Hej dziewczyny, dzisiaj długo, naprawdę długo wyczekiwany przez was film. Miałam go nagrać naprawdę dawno temu, ale wiecie jak to jest, jak macie coś zrobić, to zawsze tego nie robicie, albo staracie się wszystko robić, byleby tego nie zrobić. Ja oczywiście chciałam to zrobić, ale jakoś wszystko ciągle stawało mi na drodze i nie mogłam się za to zabrać, ale dzisiaj wstałam rano i czułam, że to będzie ten dzień, kiedy włączę tą kamerę i nagram dla was. Także mam nadzieję, że się cieszycie, bo dzisiaj pokażę wam, jak robię swoje paznokcie hybrydowe. Także nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Ok, więc pierwsze co robimy, to odgarniam sobie skórki. Ja moich skórek nie obcinam, tylko właśnie popycham je sobie do tyłu, dzięki czemu ta płytka paznokcia jest po prostu, wydaje się, troszeczkę większa i tutaj nic na paznokieć nie nachodzi, także wszystkie, że tak powiem, skórki dociskamy do samego końca. Teraz bierzemy bloczek polerski i tym bloczkiem musimy sobie zmatowić płytkę paznokcia, czyli delikatnie robimy w ten sposób na każdym paznokciu, żeby ta płytka była po prostu gładziutka i lakier nam się nakładało bez żadnych problemów. I to również przedłuża trwałość po prostu hybryd, jeżeli ta płytka jest dobrze zmatowiona, oczyszczona, także tak właśnie robimy z każdym paznokciem. Teraz bierzemy waciki i cleaner. Psikamy. I każdy paznokieć za pomocą tego cleanera musimy odtłuścić bardzo dokładnie. To jest też kwestia trwałości lakieru, żeby i przyczepności, żeby wszystko dobrze nam wyszło. Musimy je porządnie odtłuścić i najlepiej jest już nic po prostu tymi paznokciami nie dotykać, żeby po prostu nie musieć powtarzać tej czynności. Także staram się tak to zrobić, żeby już nasze paznokcie nie dotknęły dosłownie niczego. Możecie najpierw robić to u jednej ręki, a później u drugiej dłoni, ale ja robię wszystko naraz. Teraz bierzemy naszą bazę. Ja mam akurat bazę z semilaka i nakładamy naprawdę bardzo cienką warstwę bazy. Naprawdę cieniutką, to nie jest lakier, nie nakładajcie tego dużo. Malujemy każdy paznokieć, uważajcie, aby każde miejsce było pokryte tą bazą, ale jednocześnie robimy to sprawnym ruchem i naprawdę, żeby to była cieniutka warstwa, żadna, żeby tutaj, żeby nam się wylew na paznokcie nie zrobił, i malujemy wszystkie paznokcie. I teraz, jeżeli macie już paznokcie pomalowane, wkładamy je do lampy. Na lakierze, na semilakach jest napisane, na ile czasu wkładamy te paznokcie do lampy. Jeżeli macie lampę LED-ową, to wkładacie ją na 30 sekund, jeżeli jest to lampa UV, na 2 minuty. Ja mam lampę UV, więc wkładam dłonie na 2 minuty, jedną na górę, jedną troszeczkę wyżej, no i czekam 2 minutki. Ja teraz włożyłam je razem, ponieważ to jest tylko cieniutka warstwa bazy, natomiast lakier będę już nakładała stopniowo, czyli najpierw jedną dłoń, później drugą dłoń. Niektóre dziewczyny nakładają najpierw na 4 palce, a kciuki na końcu osobno. Ja nie mam z tym problemu, żeby mi się coś ulewało, więc ja po prostu najpierw robię jedną dłoń, a później drugą dłoń. Tylko właśnie jeśli chodzi o tą bazę, to włożyłam ręce razem, no bo ona jest cieniutka, nie ma co mi się tutaj ulać. Także za chwilę, o! Już mamy tą bazę utwardzoną i teraz bierzemy lakier, jaki chcecie właśnie użyć. Użyję oczywiście semilaka i jest to kolor taki pastelowej brzoskwini, coś takiego, jest to numerek 102. No i malujemy każdy paznokieć, ja to robię również bardzo, bardzo, naprawdę bardzo cienką warstwą. Wolę powtórzyć malowanie paznokci 3 razy, ale żeby po prostu nie było to za grube, żeby nie zrobiły mi się żadne grudki ani warstwy, także ja, jak mówiłam, mogę pomalować paznokcie 3 warstwami, ale wolę to zrobić delikatniej niż nałożyć jedną grubą warstwę i to też wam oczywiście radzę robić to po prostu stopniowo. Lakiery hybrydowe są naprawdę bardzo wygodne w malowaniu, nie trzeba tutaj tak pilnie uważać jak przy zwykłych lakierach, one się tak łatwo nie ulewają,
fajnie je możecie sobie tutaj stopniować tą grubość, także na pewno, jeżeli potraficie malować paznokcie, to poradzicie sobie również z tym lakierem hybrydowym. On jest dużo wygodniejszy, dużo łatwiej się nim maluje, także malujemy każdy paznokieć. Musi być taka super staranna, ponieważ to jest tak naprawdę tylko taki podkład pod lakier, także teraz to sobie wsadzę do lampy, no i czekam 2 minutki. Już wyciągnęłam właśnie dłoń z lampy i teraz będę malowała drugą warstwę, włożę ją do lampy znowu na 2 minuty i jeżeli będzie to potrzebne, to nałożę jeszcze trzecią warstwę, także powtarzamy całość 3 razy. Powiem Wam jeszcze, że podczas malowania, jeżeli gdzieś wyjedziecie za linię bądź najedziecie na skórkę, to od razu sobie tutaj możecie to zrobić nie dłonią, ale na przykład patyczkiem i wszystko wyrównać, ponieważ jeżeli to utwardzicie, to po prostu lakier Wam zostanie na skórze. Po 3 warstwach robimy ostatnią rzecz na paznokciach, czyli bierzemy nasz top i nakładamy go na nasze skończone już prawie paznokcie. I ostatnia rzecz to właśnie nakładamy top na wszystkie paznokcie i to jest już ostatnia czynność do zrobienia. Wkładam te paznokcie pod lampę i tak naprawdę to wszystko włożę je na 2 razy po 2 minuty. I jak to skończę, to będę robiła sobie drugą dłoń, no ale tak naprawdę robi się wszystko tak samo jak u pierwszej dłoni, więc nie będę Wam już tego pokazywała. Tak naprawdę to wszystko. Poczekam sobie teraz te 4 minuty i na końcu jeszcze raz wszystko sobie przeczyszczę wacikiem i cleanerem i to będą paznokcie u jednej ręki już praktycznie gotowe. Ok, i w końcu paznokcie są już gotowe, więc biorę sobie, psikam cleanerem na waciki i każdy paznokieć sobie jeszcze oczyszczam, żeby tutaj już nic mi się do niego nie przyklejało, bo jak tego nie zrobicie, to one są takie trochę lepkie. Dlatego oczyszczone. I tak naprawdę to wszystko, zaraz zabieram się za drugą rękę, ale myślę, że tego już nie będę pokazywała, że wszystko już jest wiadomo. Nie jest to trudne, także myślę, że na pewno Wam się uda. I to tak naprawdę wszystko. Paznokcie mam już, jak widzicie, zrobione. Powiem Wam, że ja robię sama paznokcie chyba od roku, albo jeszcze rok nie minął, coś takiego mniej więcej. I bardzo to lubię, jest to naprawdę bardzo proste, zajmuje naprawdę niewiele czasu. Teraz jestem w stanie zrobić sobie samemu paznokcie mniej więcej godzinę, może troszeczkę więcej, ale około godziny. Jeżeli nie robię oczywiście żadnych wzorków i nic innego, ale samemu jest mi ciężko zrobić, więc zazwyczaj tego nie robię. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co potrzebujecie, jakiego sprzętu, jakich rzeczy, co musicie kupić, aby zacząć robić samemu paznokcie hybrydowe, ja Wam wstawię pod właśnie ten film linka do bloga, tam jest takie jedno duże zdjęcie w poście, są tam tak naprawdę wszystkie rzeczy, jakie potrzebujecie, z małymi objaśnieniami. Nie chciałam robić takiego filmu, bo sama jak szukałam czegoś takiego, co kupić, właśnie listę zakupów, to chciałam to zobaczyć w jednym obrazku, czy tam dwóch, trzech, a nie oglądać cały film iluś tam minutowy i sobie tam zapisywać na kartkę, więc mam nadzieję, że to dla Was też będzie wygodniejsze i że Wam się po prostu przyda. I to tak właściwie na tyle w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, czy spróbowaliście, czy spróbujecie robić paznokcie hybrydowe. Mam nadzieję, że mój instruktor Wam się przyda. No i to na tyle. Do zobaczenia niedługo na pewno. Pa! Let it go in love.